Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Motoryka w piłce nożnej zza kulis. Dzisiejszy odcinek nietypowy, bo jestem sam, bez żadnych gości. Mam kilku pomocników, ale format będzie troszeczkę inny. Chciałbym Wam zaproponować kilka pozycji do przeczytania, zarówno takich bardzo ogólnych, jak i bardziej specyficznych pod piłkę nożną, a kilka też zupełnie odjechanych, takich niezwiązanych nawet ze sportem, ale uważam, że przydatnych w pracy trenera. Co ważne, będzie ich 15, plus na koniec dorzucę kilka, których jeszcze nie przeczytałem lub przeczytałem tylko część, a wiem, że są mega wartościowe i warto byłoby się z nimi również zaznajomić. Oczywiście jest to tylko cząstka książek. Uważam, że jednym z naszych obowiązków jest dokształcanie się i właśnie poprzez książki możemy to robić w sposób najmniej kosztowny, powiedzmy, bo kursy są dużo bardziej kosztowne, a książki troszkę mniej, a dają nam naprawdę bardzo, bardzo dużo tej wiedzy, takich podstaw. Więc zapraszam na taką wersję. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Dobra, jakby nie bijąc piany, część pokażę w wersji papierowej, mniejszą część i dużą część pokażę w wersji elektronicznej z uwagi na to, że ja korzystam dużo z e-booków, korzystam z Kindla. Jest to dla mnie wygodna forma czytania, bo tutaj mam wszystkie książki, a tutaj mam trzy, które ledwo mogę objąć w rękę, a nie jestem najmniejszy. Dobra, więc tak, tą książkę odkładam na za chwilkę. Tą pozycję jaką drugą, tą pozycję jaką pierwszą. Czemu? Ponieważ jest to zupełna podstawa, popatrzcie. Periodization Training for Sports, autorstwa Tudora Bompy i Carlo Buzzichellego, książkę, którą przeczytałem kilkanaście ładnych lat temu. Nawet mam z dedykacją od trenera Buzzichellego. Proszę bardzo. Fame jest, tak jest. Dobrze, więc czemu ta pozycja? Ona daje nam podstawy wiedzy na temat programowania treningu, na temat periodyzacji obciążeń. Akurat ta książka daje nam podstawy, które w mniejszym stopniu możemy zastosować, wiecie, jeden do jednego w piłce nożnej, bo piłka nożna zmaga się z wieloma problemami w planowaniu, natomiast jest to bardzo dobra książka, żeby wiedzieć, od czego zacząć. I to jest świetna książka, jeżeli na przykład oprócz piłki nożnej trenujecie też jakiś sport indywidualny lub trenujecie z kimś, kto trenuje sport indywidualny, na przykład jakiś tam olimpijski, to jest to super, super opcja. Czemu uważam, że to jest wartościowe? Przede wszystkim dlatego, że jest pisane w miarę prostym językiem, chociaż rozdział fizjologiczny na początku jest dość skomplikowany, ale wydaje mi się, że każdemu uda się przez to przebrnąć. Ja mam tutaj sporo popisanych. Na szczęście byłem też na szkoleniu z Carlo Buzzichellim i jakby idąc według tej książki sporo można sobie odświeżyć, przypomnieć czy wyjaśnić i mi to sporo dało. Więc ta książka, jest to akurat wydanie trzecie. Wiem, że chyba teraz poszło już wydanie czwarte, natomiast nie wiem, czy one się wielce od siebie różnią. Na pewno jest dużo ciekawych rzeczy i wiele rzeczy pracując w piłce nożnej, z wielu rzeczy można skorzystać w nawiązaniu nawet do sportów takich jak kajakarstwo czy pływanie. Z tego typu rzeczy można skorzystać tutaj. Druga pozycja. Jest niezwykła. Ma bardzo ciekawy pomysł przede wszystkim na książkę, czyli High Performance Training for Sports autorstwa Davida Joyce'a. Też trener Joyce był niedawno w Polsce. Akurat mi się nie udało być na jego spotkaniu, ale Michał był i wiem, że było naprawdę warto. I czemu ona jest taka wyjątkowa? Oprócz tego, że ma, uwaga, 24 super rozdziały, podzielone jest tematycznie na części i każdy rozdział jest pisany przez naprawdę topowych trenerów. Roddy Lloyd na temat rozwoju młodzieżowego, Dan Baker na temat rozwoju siły, Derek Hansen na temat rozwoju szybkości i tak dalej, i tak dalej, Darcy Norman, no, Joel Jamieson i tak dalej, więc mega, mega jakby szychy, bardzo znani trenerzy i dobrzy. Ale czemu ona jest taka niezwykła? Oczywiście jest tu masę super wiedzy. Między innymi tutaj pierwszy raz dowiedziałem się w ogóle o istnieniu Fransa Boscha.
I on tutaj opisuje swoją, oczywiście bardzo pokrótce, natomiast opisuje swoje podejście do treningu zwinności i do pracy siłowej, na przykład w bieganiu, super pozycja, o hiplokach i tak dalej, więc jeżeli ktoś chce się zagłębić, to polecam. Ale czemu to jest takie fajne? Ponieważ na końcu każdego rozdziału, czekajcie, znajdziemy jakiś na przykład trening o mocy, na koniec każdego rozdziału jest coś takiego jak, popatrzcie, jak case study różnych trenerów. Więc dzięki tej książce my jesteśmy w stanie odbyć staż na przykład u Billa Knowlesa, który zajmuje się rozwojem. Tutaj akurat on się zajmuje kilkoma dyscyplinami. Tutaj jest rozwój alpejskiego narciarstwa. Jest to super sprawa, ponieważ to, co przeczytamy jakby w teorii, też oczywiście z jakimiś przykładami praktycznymi, ale jest odniesienie od razu, jak ci trenerzy wykorzystują tego typu działania w swojej pracy. No i tych jak rozdziałów, jak wspomniałem, jest 24 tutaj, więc można niezliczoną ilość case study tutaj odnaleźć. Jeżeli ktoś czytał na przykład nasze wydanie specjalne, które stworzyliśmy z asystentem trenera na temat treningu dzieciaków, tam też na koniec każdego rozdziału chcieliśmy dać case study. Uważam to za super pomysł w ogóle na książkę, bo jest to takie zbliżenie jakby do tej części praktycznej, nie? Także polecam serdecznie każdemu trenerowi przygotowania fizycznego, każdemu zawodnikowi. Trzecia książka w wersji papierowej i znowu to jest ta właśnie propozycja odjechana od sportu, mianowicie fińskie dzieci uczą się najlepiej. Czemu uważam to za wartościową książkę? Bo jest to opowieść gościa, czyli Timothy'ego Walkera, który był nauczycielem w Stanach Zjednoczonych, przeniósł się do Finlandii, żeby pracować jako nauczyciel w Finlandii i zderzył się z zupełnie innym podejściem, kontrastującym ze sobą w 100%, czyli podejście nastawione na pracę taką wyrobniczą w Stanach Zjednoczonych, gdzie dzieci są zawalone pracami domowymi, bardzo podobne jak u nas niestety, i podejście, które moglibyśmy uznać za lenistwo, w Finlandii, gdzie mają 4 do 6 godzin lekcyjnych w czasie dnia, mają liczne przerwy w szkole, w ogóle jest taka atmosfera mega luźna. Bardzo dużo jest tutaj nawiązań do pracy pod kątem stresu i wpływu stresu na efektywność nauczania. Jest to takie zestawienie, tak jak powiedziałem, tej pracy powiedzmy takiej katorżniczej do takiego luźnego podejścia, gdzie liczy się długofalowy rozwój tego dzieciaka. I oni udowadniają w ogóle przez swój system edukacji, że takie luźniejsze podejście jest niesłychanie efektywne. Dzieciaki raz, że uczą się szybko, przyswajają bardzo dużo wiedzy, dodatkowo tam nauczyciele są świetnie opłacani, więc to też jest oczywiście inna motywacja. No ale opisują, nie wiem, chociażby lekcję geografii, która wygląda w ten sposób, że dzieciaki wchodzą do zaciemnionej sali, uczą się o Układzie Słonecznym, przechodząc pomiędzy wielkimi kulami wiszącymi na suficie. No to przypomnijcie sobie swoją naukę o Układzie Słonecznym i czy ona wyglądała podobnie i czy tak samo dużo zapamiętaliście. Ja zdawałem rozszerzoną maturę z geografii i podejrzewam, że połowy bym teraz nie przytoczył rzeczy, które umiałem kiedyś, bo zazwyczaj działamy prostym systemem zakuć, zapamiętać, zapomnieć. Tutaj działa to zupełnie odwrotnie, dlatego przyda się takie podejście też w treningu piłkarskim, głównie dla trenerów pracujących z młodzieżą, w jaki sposób wzmożyć czy spotęgować efektywne uczenie, bo to nie tylko uczenie liczb, uczenie geografii wspomnianej, ale też uczenie nawyków ruchowych. Można nauczyć się właśnie poprzez taką książkę. Serdecznie, serdecznie polecam. Ja jestem na końcówce, to jest taka książka na 2-3 dni czytania. Dobra, tyle z papieru. Przechodzimy dalej. Tak jak powiedziałem, mamy 15 pozycji, także będziemy jechać z tematem. Pierwsza pozycja, taka reklamówka, czyli prewencja urazów w piłce nożnej. Może ktoś uzna to, że za jakieś, nie wiem, zuchwalstwo, że wspominam naszą książkę, natomiast uważam ją za naprawdę ciekawą pozycję dla osób pracujących w piłce nożnej i to jest pomost zarówno pomiędzy zawodnikami a trenerami, żeby wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest prewencja urazów. Nie jest to robienie samych opadów czy kompleksu FIFA 11, ale jest to dużo bardziej złożony proces,
w którym zarówno zawodnicy, jak i trenerzy odgrywają bardzo dużą rolę. Znajduje się tam oczywiście maksymalnie dużo praktycznej wiedzy. Podzieliliśmy to na 4 etapy, w których mamy, mogę wam pokazać spis treści, w którym skupiamy się na urazach grupy kurczowo. Oczywiście mamy wstęp, następnie urazy grupy kurczowo-goleniowej, gdzie mamy całą bibliotekę ćwiczeń i gotowy plan treningowy dla osób zmagających się właśnie z bólem w tym rejonie czy powracającymi kontuzjami. I tak samo ujęty jest obręb pachwiny, stawu skokowego i dolnego odcinka pleców. Uważam, że jest to pozycja naprawdę niezła. Przeczytałem troszkę już tych książek i mogliśmy odnieść właśnie taką wiedzę, jaką chcielibyśmy sami przeczytać. Także serdecznie polecam do zapoznania się właśnie z tą pozycją. Linki oczywiście będę wrzucał w opis. Raz jeszcze powtarzam, prewencja urazów w piłce nożnej mojego autorstwa i Michała Naulewicza. Następna, bo tak troszkę będziemy przeskakiwać między specyfiką a ogólnym treningiem. Kolejna pozycja, którą uważam za obowiązkową dla każdego trenera przygotowania motorycznego. I zaznaczam, jest to pozycja, do której musimy podejść zdroworozsądkowo, czyli pozycja super training autorstwa doktora Wyrkoszańskiego. To jest akurat, ja mam akurat 6. edycję w wersji PDF-u, natomiast chociaż nie jestem taki pewien, czy można teraz to łatwo dostać w papierze. Chyba może być problem. W każdym razie jest to pozycja, w której jest masa ciekawych informacji o bardzo, bardzo mocnych treningach tak naprawdę. Jeżeli byśmy chcieli zastosować te metody zaproponowane tutaj, musielibyśmy mieć zawodników już mocno, mocno zaawansowanych. Natomiast znowu, my z tej książki wystarczy, że wyciągniemy 10%, a będziemy w stanie poprawić naszych zawodników o wiele, wiele więcej. I teraz, co ja najbardziej zapamiętałem z tej książki, oczywiście przyznam się, od razu nie przeczytałem jej całej, bo ona ma, żeby was nie oszukać, ale stron około 700. Czekajcie. O, przepraszam, 577 tylko. W każdym razie, co dla mnie było najbardziej wartościowe i co zmieniło trochę moje podejście do trenowania, szczególnie właśnie w piłce nożnej, to jest tak zwana, to jest w moim tłumaczeniu dowolnym, teoria dynamicznej zgodności, czyli dynamic correspondence. I to jest teoria, która głosi, która może nie głosi, a której założeniem głównym jest, że powinniśmy trenować w kierunku, w którym rządzi w naszej dyscyplinie. Czyli powiedzmy siatkówka to jest to głównie wektor wertykalny, tam generujemy najwięcej mocy i siły. W piłce nożnej dużo bardziej oddziałujemy horyzontalnie, kiedy się poruszamy, zmieniamy kierunek, biegamy, przyspieszamy i tak dalej. I dlatego też zacząłem tak mocno pracować z saniami i uważam, że to super, super sprawa w różnych prędkościach ruchu. Oprócz tego teoria dynamicznej zgodności wspiera czy propaguje rozwój grup mięśniowych, które w danym sporcie bardziej są zużywane czy narażone na zużycie, czyli w kontekście piłki nożnej na przykład przywodziciele. Żeby się na tym skupić troszeczkę w mocniejszym stopniu, na przykład odchodząc troszeczkę od tradycyjnego dźwigania. Jest tu też bardzo dużo o treningu plyometrii, o takich bardzo zaawansowanych metodach skupiających się na oddziaływaniu silnym, reaktywnym na plyometrię, jak zeskoki, skoki w głąb z lądowaniem, jak zeskok z wyskokiem. Bardzo dużo jest właśnie o tej reaktywności ścięgna Achillesa. Bardzo duża pozycja, którą można czytać rozdziałami, nie trzeba jej pochłonąć naraz, też żeby nam nie zwariowała nasza głowa. Więc to jest pozycja must have tak zwana. Idziemy dalej. Kolejna pozycja, książka na temat treningu siłowego Brama Swinena. I o tyle uważam ją za ciekawą, co nie za obowiązkową, ponieważ jest to podejście tego autora i znowu, mi się podoba czemu, ponieważ on zaznacza tą specyficzność piłki nożnej, odchodzi troszkę od podejścia takiego tradycyjnego, mocno też się skupia na pracy jednonóż, co dla mnie jest bardzo dużą zaletą. I co jest ważne, on nawet w treningach indywidualnych
opiera trening o takie podejście, jak my kiedyś propagowaliśmy, czyli 4x15, o takie kompleksowe podejście do treningu, gdzie możemy pracować zarówno nad mocą, nad siłą, nad wytrzymałością, czy nad prewencją urazów. Wszystko jakby skumulowane w jednej jednostce. Książka, która powiedzmy 50-50, tekst, a ćwiczenia. Także nie wiem, ona, zaraz zobaczymy, ile ona ma rozdział, ile ona ma stron. Czekajcie szybciutko, patrzę już. Tak, ona ma 370 stron, z czego pewnie połowa, żeby nie skłamać, to jest biblioteka ćwiczeń z opisem, ze zdjęciami. Także powiedzmy taka mniejsza pozycja, natomiast dość ciekawa. I znowu, nie proponuję brać tego jako rozwiązanie zero-jedynkowe, natomiast autor przedstawia inne podejście do treningu siły, które mi jest osobiście bliskie i które pewnie funkcjonuje dobrze wśród piłkarzy. Na pewno warto jest wyciągnąć z tego te przysłowiowe 10%, żeby zastanowić się nad treningiem siły w piłce nożnej. I znowu, on zupełnie jakby nie odleciał, nie usuwa ciężarów w kąt i tak dalej. Natomiast jest mu blisko na przykład do tej teorii Jurego Wielkoszańskiego, o której mówiłem przed chwilką. Także Bram Swinen, Strength Training for Soccer, przepraszam, czyli trening siłowy pod piłkę nożną, polecam pozycję. Idziemy dalej. Pozycja numer tam któraś, już nie wiem. Pozycja chyba klasyczna, mocno specyficzna pod piłkę nożną. Dlaczego klasyczna? Już wydana, znowu nie chcę rzucać słów na wiatr, więc zaraz możemy to sprawdzić, albo i nie. Nie sprawdzimy, w którym roku została wydana, ale pozycja bardzo, bardzo już mocno wyeksploatowana, u mnie przynajmniej, czyli wykorzystanie gier małych w przygotowaniu fizycznym, small-sided games and integrating physical preparation. Autorstwa FIFA, książka, w której jest masa ciekawych środków, ale przede wszystkim pokazująca, jak duże znaczenie w budowaniu wytrzymałości ma trening piłkarski. No i to jest super, super istotne według mnie, bo czasem możemy naszą formę wytrzymałościową czy tam wydolnościową zbudować na grach. Jest masa trenerów, która tylko i wyłącznie na tym bazuje. Dobre, umiejętne implikowanie gier i zadań piłkarskich w treningu, nawet szczególnie na tych niższych poziomach, gdzie mamy mniej czasu na trening, wydaje mi się, że będzie wystarczającym bodźcem do tego, żeby jakąś bazę zbudować. Oczywiście można dozować trening wytrzymałości dodatkowo, izolowany, natomiast tutaj fajnie jest pokazane właśnie wykorzystanie małych gier. Bardzo dużo nawiązań do treningu mocy i siły, bo właśnie te małe gry do tego głównie nawiązują. Jeżeli umiejętnie wyciągniecie wniosek z tej książki, to będziecie wiedzieli też, że małe gry nie są idealne i mają masę ograniczeń, czyli nie można opierać przygotowania fizycznego tylko i wyłącznie na małej grze, bo chociażby nie nabijemy dystansu całkowitego, który jest również potrzebny w przygotowaniu fizycznym. Ale fajne środki pokazane, też fajne zestawienie treningu siłowego z treningiem piłkarskim. Także kilka ciekawych rzeczy, z których ja też sporo korzystałem, tak jak powiedziałem. Większość tych środków udało mi się przetestować, także serdecznie polecam. Kolejna książka, którą polecał Rafał Buryta, teraz nie pamiętam, w którym odcinku, bodajże w czwartym Rafał był, kiedy mówiliśmy o komunikacji jako kluczu w przygotowaniu fizycznym. Wiem, że dużo osób właśnie ten odcinek podcastu uważa za taki topowy mój, także bardzo się cieszę, był gość specjalny oczywiście. I on właśnie wspomniał o książce Martina Buchejta, to trener, który współpracuje z PSG i ma bardzo ciekawe podejście do treningu wydolności czy wytrzymałości w piłce nożnej, opierającej się głównie na biegach przerywanych, czyli na wykorzystaniu tego dobra, jakie niesie za sobą trening interwałowy. Osobiście jeszcze nie udało mi się całej książki przeczytać i też nie mam planu przeczytać całej.
chcę przeczytać tylko i wyłącznie części nawiązujące do piłki nożnej. Polecam się z tym zapoznać. Znowu jest to taka pozycja dość rozbudowana, bo całość książki, jak widzicie, ma prawie 600 stron, ale znowu jest to podział fajnie, bo na dyscypliny, widzicie, że są różne dyscypliny opisane, piłka nożna jest na koniec. Jest wstęp, który ma niewiele ponad 200 stron takiego wytłumaczenia koncepcji książki, w jaki sposób możemy używać treningu HIIT, czyli treningu interwałowego, czyli takie podstawy w ogóle, po co to się dzieje i z czym to się je. Nie? Książka ogólnie jest też ładnie sklejona, także to jest dodatkowy plus. Kolejna bardzo duża pozycja, podwaliny treningu siły, autorstwa, czyli wydana w ogóle, ona nie jest autorstwa dokładnie NSCA, natomiast wydana jest przez NSCA. Jest to książka jedna z pozycji obowiązkowej przy zdawaniu egzaminu na Strength and Conditioning Certification od NSCA, czyli taki dokument, który upoważnia do pracy jako trener przygotowania fizycznego w Stanach i rozpoznawalny jest oczywiście ten dokument w wielu innych krajach. Część krajów ma swoje, natomiast Stany i inne kraje mają właśnie NSCA. Znowu, pozycja bardzo duża, żeby nie skłamać, znowu spojrzymy na rozdziały, prawie 600 stron, także kawał czytania i znowu jest to typ książki, który możemy czytać rozdziałami, bo możemy sobie na przykład wziąć na temat treningu ekscentrycznego, dobra, nie pamiętam teraz dokładnie strony, jest jeden rozdział, te rozdziały się wzajemnie nie przenikają tak mocno, dlatego każdy rozdział bym traktował jako osobny taki duży artykuł, taką osobną bazę wiedzy. Polecam serdecznie dla wszystkich, którzy się interesują treningiem siłowym, takim podstawowym. Jest tu też oczywiście na koniec zestawienie ćwiczeń, jak powinniśmy wykonywać te najważniejsze coaching keys, są też tam wyróżnione, także polecam tą pozycję. Odjedziemy trochę od piłki nożnej i dla fanów FMS-a i dla fanów treningu jakościowego, bardzo spoko pozycja autorstwa Marka Snowa, z której ja tak naprawdę sporo korzystam, jeżeli mam zawodników ze sporymi ograniczeniami ruchowymi lub osoby trenujące inne dyscypliny, również do mnie przychodzą, które mają właśnie problem z tak zwanym wzorcem ruchowym, a jednocześnie chcę z nimi trenować, więc nie będę tłukł tylko i wyłącznie korekcji. I on właśnie podaje bardzo ciekawy sposób wdrażania takie mikrodozowanie korekcji proponowanych przez na przykład FMS czy inne systemy screeningu w plan treningowy, taki codzienny, nie? No nie będziemy pracować tylko i wyłącznie nad poprawą jednego wzorca, no bo to jest mało, powiedzmy, atrakcyjne, mało czasem intensywne, wymaga sporej świadomości swojego ciała, a tutaj on proponuje przemycanie tych elementów, tak żeby nam się biznes, powiedzmy, nie zapadł, więc tak zresztą jak jest nazwa książki, czyli Implementing the FMS, czyli Functional Movement Screen in Your Business, kilka prostych schematów, no ale właśnie jest fajny podział, nie? I na przykład mamy trening, gdzie mamy rozgrzewkę pod trening siłowy, tak, gdzie możemy przemycać masę korekcji, głównie mobilizacyjnych, a następnie mamy formę jakichś supersetów i w przerwie odpoczynkowej mamy formę korekcyjną, nie? Więc tu popracujemy, tu mamy chwilę aktywnego odpoczynku, znowu pracujemy, mamy formę aktywnego odpoczynku lub nawet w tych trisetach, jeżeli są mniej intensywne, to możemy gdzieś po środku dodać jakieś ćwiczenie, na przykład leg lowering, czyli opuszczanie wyprostowanej nogi, która jest korekcją ASLR-a. Ja często z tego testu korzystam z zawodnikami piłki nożnej z uwagi na właśnie te ograniczenia grupy kurczowo-goleniowej. Więc jeżeli jesteś zawodnikiem i oglądasz czy słuchasz tego podcastu, a masz problem z grupą kurczowo-goleniową, czyli z popularnymi dwujami, często badanymi w klubie właśnie tym testem, że leżę na plecach, unoszę jedną nogę, druga leży, to możesz wprowadzić tego typu działania, czyli robisz
No, tutaj prosty przykład, gdzie mamy martwy ciąg na jednej nodze, jakąś formę potem wiosłowania na górną kończynę, formę rotacji w biodrze, tak zwany samolocik. Czyli pracujemy sobie bardzo globalnie nad naszymi biodrami. Też już sama forma martwego ciągu jednonóż jest ćwiczeniem korekcyjnym dla SLR-a. Także naprawdę jest ciekawie to opisane. Nie jest to jakaś ogromna pozycja i możemy się do tego odnieść zarówno w treningu indywidualnym, jak i w treningu grupowym. Idziemy dalej. Polska pozycja, będzie ich niewiele w tym zestawieniu. Natomiast kolejna polska pozycja, klasyka, do której polecam zajrzeć, czyli książka Zbigniewa Trzaskomy, kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej sportowców. Czemu mi się podoba ta pozycja? Ponieważ jest tam polskim językiem bardzo fajnie opisany proces stawania się silniejszym. Od najmniejszych, czyli aktywacji samej jednostki motorycznej po rozrost masy mięśniowej. Także jeżeli chciałbyś wiedzieć, jak to się dzieje, że stajemy się silniejsi, jak to się dzieje, że niektórzy są bardzo silni, a nie mają ogromnej masy mięśniowej, albo w drugą stronę ktoś ma ogromną masę, sporą masę mięśniową, a nie jest relatywnie silny do swojej masy ciała, to właśnie proponuję odnieść się do tej książki. Znowu, ja nie kupuję 100% tej książki, ale przede wszystkim ten wstęp uważam za wart uwagi. Jest to też takie nawiązanie do tej metodyki KISS-u, czyli Keep It Stupid Simple. Naprawdę podstawowe ćwiczenia dające maksimum efektów. No, masz problem z językiem angielskim, a chciałbyś zacząć od czegoś w przygotowaniu motorycznym, to tą pozycję uważam za bardzo, bardzo wartościową. Minus? Chyba już jej nie można dostać w wersji papierowej. Ja mam w formie PDF. Kolejna książka, hit od Mladena Jovanovicza. Hit, ja jest książka i hit się nazywa. Hit Manual, czyli w jaki sposób implementować trening wytrzymałości. Jest to zebranie artykułów z jego bloga, którego też polecam, Complementary Training. Zebranie artykułów na temat wytrzymałości w jednego e-booka. Znaczy ja mam w formie e-booka, wiem, że wydał też formę papierową. Natomiast zestawił on tam naprawdę sporo metod. Jeżeli interesujesz się metodą MAS, czyli Maximal Aerobic Speed, to tam jest masa ciekawych artykułów na temat masa o masie. Jest dużo rzeczy, z których ja bardzo mocno korzystałem w moim rozwoju trenerskim. Także z czystym sumieniem tą pozycję polecam. Nieważne, czy lubisz papier, czy lubisz kindlowe wersje, ta pozycja jest niemalże obowiązkowa. Super do wykorzystania w piłce nożnej. Więc serdecznie polecam Hit Manual od Mladena Jovanovicza. Teraz dwie pozycje, które znowu przewijały się już w podcastach, które masa osób poleca, czyli książki Adama Owena. Pierwszy ogromny plus to bardzo prosto napisane i bardzo praktyczne, jeżeli chodzi o połączenie treningu piłkarskiego z treningiem motorycznym. I to też pierwsze książki, które mi dały inne wyobrażenie o treningu motorycznym w piłce nożnej, które osobiście uważam odegrały sporą rolę w moim rozwoju trenerskim. Football Conditioning to jest temat główny i taki podtytuł, czyli Modern Specific Approach, podział na małe gry i na injury prevention, natomiast jest tam masa innych ciekawych rzeczy. Adam Owen, tak głośno nim było w Polsce, pracował w Lechii Gdańsk, może tam mu trochę nie poszło, ale uważam te dwie pozycje za super. Więc zarówno pozycje o małych grach, które też ma masę zresztą artykułów o tym, jak i propozycje o prewencji urazów, o szybkości i zwinności. I znowu, tak jak mówię, największą wartością tej książki jest to, że jest napisana prosto. Popatrzcie, jest sporo od razu nawiązań do części praktycznych. Tak, jest jakiś tam hop, nie? I od razu mamy jakąś tam
jakiś tam przykład ćwiczeń. Także jest to super, jest to wszystko z jego doświadczenia i z tego, co wiem, po rozmowie na przykład z Damianem Korbą, to on właśnie w taki sposób pracuje, więc uważam to za kolejny plus. Jeszcze jeden dodatek do tego, czyli jeszcze jeden plus dla tej książki, jest super wydana. Nie? Bardzo ładnie jest zrobiona, bardzo dobrze się czyta, wszystkie najważniejsze rzeczy są wyróżnione, nie trzeba gdzieś szukać po tekście, jest dobrze złamana, więc naprawdę fajnie się ją czyta i ona tak od razu wchodzi do głowy. Także polecam. Więc polecam Football Conditioning Specific Approach jako pozycja obowiązkowa dla każdego trenera piłki nożnej. Po kilku pozycjach specyficznych kończę wycieczkę po książkach na klasyce. Książka z 97 roku bodajże. Tak, z 97 roku. Książka autorstwa już świętej pamięci Charlesa Poliquina. Jednego z niewielu trenerów, którzy tak mocno chyba oddziaływali zarówno na trening sylwetkowy, jak i na przygotowanie fizyczne. On właśnie podchodził troszeczkę inaczej do treningu siłowego. Między innymi rozpowszechnił balans strukturalny, czyli takie podejście sportowe w kulturystyce. Tak on dołączył te dwa światy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, nie wiem, o szerokim wykorzystaniu treningu tak zwanego strongmana, to również jest to właśnie autorstwa Charlesa Poliquina. Czemu uważam to za fajną pozycję? Ponieważ on tam bardzo dużo opisuje szczegółów treningu siłowego, tłumaczy, czym jest napięcie mięśniowe, jak je wykorzystywać, bardzo mocno oddziałuje też, bardzo mocno skupia się też na tempie ruchu, które ja sporo wykorzystuję w swojej pracy, więc jeżeli chcecie się zaznajomić, jak tempo oddziałuje na trening siłowy, jak dobierać tempo bardziej pod trening sylwetkowy, jak bardziej pod trening sportowy lub jak wykorzystać zalety treningu sylwetkowego w treningu sportowym, to też jest bardzo istotne, na przykład w pracy z młodzieżą, żeby ich troszeczkę obudować tą masą mięśniową, to o czym mówiłem wcześniej, już tam teraz nie pamiętam kiedy, ale na webinarze, no chodzi mi o datę, że nie przytoczę, ale webinar jest wrzucony na YouTube, więc można go odnaleźć, na temat rozwoju masy mięśniowej i znaczenia rozwoju masy mięśniowej w treningu, w przygotowaniu młodego piłkarza. Więc The Poliquin Principles, stara książka, której już chyba w papierze nie dostaniecie, ale można ją gdzieś tam wyhaczyć w PDF-ie, w księgarniach. Serdecznie polecam się z tą książką zaznajomić wszystkim, którzy interesują się treningiem siłowym. Okej, na koniec, tak jak mówiłem, te trzy pozycje, których ja jeszcze nie kupiłem, a wiem, że będą kozackie, to pozycja, najpierw może od tej zacznę, bo to już przeczytałem, ale nie mogłem jej znaleźć, niestety chyba musiałem komuś pożyczyć. To książka Javiera Malo. Tutaj hop. Periodization Fitness Training. Jest świetnie, praktycznie znowu, bo to jest przez to samo wydawnictwo Soccer Tutor. Oni super te książki tworzą dla oka i bardzo dobrze się je czyta. Bardzo dużo informacji można wyciągnąć dla siebie. Javier Malo to trener, który współpracował między innymi z Realem Madryt i ma na chwilę obecną również współpracuje. Jest to książka, która pokazuje to przygotowanie motoryczne od strony periodyzacji taktycznej. Jak można tą klasykę, o której my się uczymy w książkach, na jakichś kursach, jak możemy przekuć i zintegrować z podejściem takim bardzo mocno specyficznym, bardzo mocno piłkarskim. W jaki sposób wykorzystywać środki w budowaniu wytrzymałości, w budowaniu szybkości, etc. Także jeżeli ktoś już przeszedł ten etap podstaw, chce nawiązywać bardziej do specyfiki, to mocno polecam właśnie tą pozycję. I druga jego książka, jakby idąc za tropem kozackiej pierwszej, wiem, że będzie bardzo fajna kolejna pozycja i czemu ta książka może być ciekawa, z uwagi na to, że ona znowu jest połączeniem periodyzacji taktycznej z bardziej tradycyjnym podejściem przygotowania fizycznym, co ja uważam za bardzo dobry pomost, bo uważam, że spokojnie można połączyć bardziej klasyczny trening siłowy, czy takie podejście a la Werkoszański i Bram Swinen do tego, co proponują w periodyzacji taktycznej. Część rzeczy można z piłką, części nie, uważam, że nie da się zrealizować z piłką,
Mam nadzieję, że ta pozycja będzie równie fajna jak pozycja pierwsza Javiera Malo, więc cały czas na nią poluję. Ostatnio dostałem z Amazona informację, że nie można jej przesłać do Polski. Mam nadzieję, że to jest jakaś tam pochodna koronawirusa i niedługo się to uspokoi, ale jeżeli ktoś ma i ją sprowadził i chciałby pożyczyć, to też chętnie przytulę, ale no poluję na nią, poluję. Niestety jeszcze mi się nie udało jej wyłapać. Tylko na Amazonie można ją kupić z tego, co widziałem. Okej, i ostatnia pozycja, której całości jeszcze mi się nie udało przeczytać, to jest ta książka, o której wspominałem na samym początku tak trochę tajemniczo, czyli przeczytałem kilka artykułów, bo można dostać w internecie kilka takich szerokich artykułów na temat Trifazika. Poza tym, jeżeli obserwujecie trenerów między innymi pracujących w sztukach walki, na przykład Daru Stronga, to on właśnie mocno się opiera na Trifaziku, na Westside Barbells. Jest to ciekawe podejście, intensywne bardzo, ale wydaje mi się, że można głównie w pracy indywidualnej w efektywny sposób to sobie zrównoważyć i wykorzystać chociażby ze względu na ciekawą periodyzację koniugacyjną. I właśnie w tym Trifaziku uzyskacie informacje, jak wykorzystać każdą fazę skurczu mięśnia do osiągania coraz lepszych efektów sportowych. Jeżeli jesteś bramkarzem lub trenujesz z bramkarzami, to polecam zaznajomić się chociażby z podejściem do treningu karku w kontekście przygotowania bramkarza, ponieważ kark będzie też oddziaływał na stabilizację górnej części ciała, między innymi w chwycie piłki czy w tych łapaniach, wychwytach piłki na pełnej dźwigni, to kark jest tutaj super, super istotny. A jeżeli pracujesz w innych dyscyplinach, na pewno też się to przyda. Tak jak mówię, nie znam całej książki, więc nie będę o niej tutaj nie wiadomo ile opowiadał, ale wiem, że jest pozycja mega fajna, do której warto na pewno zajrzeć. Ostatnia pozycja, książka, do której podobno trzeba wracać kilkukrotnie. Ja się jeszcze nie odważyłem do niej sięgnąć. Mam ją. Niestety nie tu w chacie. Mam ją, ale jeszcze nie miałem na tyle skupienia, żeby do niej zajrzeć. Czyli Strength Training and Coordination, podejście Fransa Boscha, zupełnie odjechane w stosunku do tradycyjnego. Także znowu, jeżeli wyciągnę z tego 10%, jeżeli zrozumiem 10%, bo podobno jest napisana mega ciężkim językiem, to będę zadowolony. Ja osobiście od Fransa Boscha znowu nie ciągnę 100%, ale ma bardzo ciekawe podejście do prewencji urazów grupy kurczowo-goleniowej, jego podejście do hiplocka jako wykorzystanie, jako w ogóle aktywację pośladka czy prewencję urazów dolnego kwadrantu uważam za super sprawę. Dlatego też przymierzam się do tej pozycji, wiem, że napisał kolejną o treningu zwinności, natomiast jeżeli nie przejdę przez pierwszą, to na pewno nie zajrzę do drugiej. A jeżeli przejdę jakkolwiek przez pierwszą, to do drugiej też na pewno zajrzę. Także jest to efekt domina. Chciałbym móc z niej skorzystać. Okay, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie lub oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taka inna forma nie raziła w oczy i nie znudziliście się moim głosem. Jeżeli tak, no to sorry. Jeżeli nie, to super. Jeżeli Ci się to podobało, to zasubskrybuj kanał. Koniecznie dodaj do obserwowanych podcast na Spotify'u, żeby Ci nie umknęły kolejne odcinki. A ja za dzisiaj Ci bardzo dziękuję. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym już będę gościł osobę, czyli będzie ten bardziej tradycyjny format, który mam nadzieję Wam się podoba. A tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się i siema.